rację. I też powinnam powiedzieć, że potrzebuję. Tylko ja się nie zwierzam na live'ie. Są osoby, co wiedzą, że nie mam nerki. Że są kamienie nerkowe. Że rodziłam kamyki, ja byłam mała. Co? Jeszcze to ci powiedzieć. Zaraz coś wymyślisz. Też jestem chora ciężko. Też mam wadę serca. Ile człowiek to może wytrzymać? Do pewnego momentu. Chcesz mieć mnie na sumieniu? Lub kogoś innego? Nie wiesz, jaką mam psychikę. Nie wiesz, co ja dzisiaj, jutro zrobię. Nikt kurwa nie wie. Więc co? Życie ci niemiłe? Nie, nie dostanę. Nawet jak dostanę, to w dupie mam to. Ale taka prawda jest. Nic nie zrobiłam tej Dominice. Tylko odmówiłam numer telefonu. I jechała po mnie. O Jezu, bo ona mnie zrobiła to. Ona to zrobiła. Ona to zrobiła. Są gorsze sytuacje. Uwzięłaś się na mnie. Ale za to ci nie podaruję. Uwierz mi, nie podaruję ci za to. I czekam na ten sąd. Uwierz mi, czekam. I udowodnij mi, że ja to zrobiłam. Udowodnij, że z mojego telefonu to poszło. Bo każdy telefon ma IP. I się dowiemy. I później nie okłamuj ludzi. I nie rób screeny, nie przekładaj, że to ty zrobiłaś. Bo tak jak teraz też pokazaj, że to ty zrobiłaś. Wklej, wyklej, wklej. Ja mogę iść. Ale za to nie pójdę siedzieć, wiesz? Bo nie zrobiłam. Nigdy w życiu bym dzieci nie skrzywdziła. Tu się puknij, tu. Bo główka chyba inaczej pracuje. Ale nie. Dobra, oglądam film. Jesteście pewni, że trzeba wziąć wszystkie kostiumy? Jeez, o nic nie pytałam. Sofii, zaczekaj! Sofii, nie zachowuj się tak! Kontakt wzrokowy ponownie nawiązany. Podążam za obiektem. Obiekt znajduje się w gabinecie dyrektora. Niewidoczny. Myślałem, że tu jest pszczur. To włosy. Thank you.
mnie. Ale czemu? Jesteś cały? I czemu to zrobiłeś? Tylko to potrafisz robić, nie? Rozwalać! Dzięki mnie nie wyparujesz. Kingip się usmażył. Jeśli go nie naprawię, wszyscy wyparujemy. O nie. Stąd. Fi! Jestem geniuszem! Trzeba wytworzyć pole magnetyczne z folii metalowej albo... Co? Prawa, lewa, prawa i tak dalej. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Tak jest. Lewa, prawa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Stop. Ej, czemu stajemy? Tam wszystko jest okej? Co tam jest? Przejdziemy przez otwarty teren. Damy sobie radę. Nas, kręć dalej. To może ruszmy się? No dobra. Uwaga na mój znak, tak? Raz, dwa, trzy. Idziemy. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Dalej, chłopie. Dobra, to jeszcze raz. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Nie pchajcie się! Ostrożnie! Lewa. Idźcie prosto! Łatwo ci mówić, kapitanie Bunkier. Misza, to tylko kroki. Po prostu idź. Tak jest, do przodu. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa. O-o! Nie! Kłopoty. Na pomoc! Misza! Pomóżcie! Misza, daj rękę! Czekaj, utknęłam! Szybciej! Oh.
Powiedz mamie, że cię uratowałem. Nie rozmawiam z nią już od dłuższego czasu. Ej, nie, nie, idziemy, one tu jeszcze są. Biegiem, szybko! Nas naprawić ten kijczyk? Nie mam sprzętu, jest w autobusie! Misza! Nie wyparujcie! Misza, dokąd idziesz? Tom, co ty robisz? Spokojnie, wracaj do autobusu, zabierz ich. Uratuj kogo się da. Nie zostawimy cię! No, chodź tu. Już powrotu. Nadatuję. No i nowy odcinek. Odcinek piąty. Zaczęło się, kurwa. Po co wam te wszystkie szmaty? Tak, bo lepiej przytachać tole broni i schować ją na samym dnie. Poprzez ten głupi system. System? Tak jest protokół. Żadnych niebezpiecznych przedmiotów na pokładzie. Od czego jest broń, Chelsea? Ma być niebezpieczna! A czy możemy najpierw uciec, a kłócić się potem? Chelsea, pomóż Miszy! Tom! Dawaj! Nas? Pomożesz nam? Mhm. Damy radę z tym. Nie są niezniszczalni. Jednego zdjąłem sam, czyli wy też możecie. Bo z nami się nie zadziera. Teraz lecą już tylko dwa! Ocie, a gdzie jest reszta? Misza! O-o! Nie. Przygotować się do awaryjnego zatrzymania! Uwaga! Trzymać się! Teraz będzie bomb. 3, 2, 1. Tak to się robi! 2-0 dla Miszy! 2 dla nas. Razem 4 z moimi dwoma w szkole. Uratowałaś mi życie. Byłoby już po mnie. A jeszcze są dwa. Ugh!
to się właśnie robi. O, chyba żart! Teraz, Misza, skręcaj tu! Otwórz te drzwi! Otwieraj drzwi! Muszę ją zabrać! Misza! Misza! Zatrzymaj ten głupi autobus! Otwieraj drzwi! Otwieraj drzwi! Otwieraj drzwi, błaga Misza! Otwórz te drzwi! Otwieraj je! Wypuść mnie! Otwieraj drzwi! Josh, spokojnie! Nie chcę spokoju! Mamo! A muszę do mamy! Puść! Josh! O, no nie wierzę! Josh, wracaj! To niebezpieczne! O nie. Nas pracuj dalej, ja zaraz wracam. Chłopaki. Nie! Mamo! Mamo! Uciekamy! Josh, już! Musimy jechać. Idziemy w tej chwili. Mamo! Wszystko! Mamo! Mamo! Oj, kurwa mać. Jest za nami! Włącza się do leci! Szybko do autobusu! A dokąd z nim biegniemy? Niebywałe. One zbudowały zbroję. To na ciebie! Stop!
Jak ci się to udało? Klas, jesteś najlepszy. No, bardzo cię kocham. I z samych baterii to posklejałeś? Co tu się stało? Jesteś geniuszem! Niesamowite! No ale nic takiego. Jesteś wielki. Po prostu wcisnąłem guzik. Pokażmy tym durnym dronom, z kim mają do czynienia. Ja poprowadzę, Betty rozwali, a nas z tym... cokolwiek to jest, nikt nas nie pokona. Po prostu mieliśmy farta. Ty masz farta, że jestem tutaj. Nie ma za co... Co ty robisz? Ratuję go! Nie, to coś nie ma wstępu do autobusu. Chcę to wykorzystać jako ochronę nas i autobusu. Tylko muszę go podłączyć do sieci. Nas to coś właśnie prawie... Myślisz, że Josh chciałby siedzieć obok tego? Albo Betty? Lub ktokolwiek? Myślisz, że chcemy z tym czymś jechać dalej? To nie są dobre drony. Lepiej jak są wyłączone. Zostaw go. Zostawić. Strategii przywództwa dla ludzi sukcesu Louisy Abbott? To może być duży szok. Ale nie, niestety. Bo czwarta kluczowa zasada mówi... To ta jedna kluczowa z tych siedmiu. Tak. Żeby czerpać od ludzi sukcesu, którzy myślą inaczej niż ty. A ty myślisz zupełnie inaczej niż ja. Tak ci się zdaje. No tak, wtedy w czasie jazdy działałaś totalnie na spontanie. Nie miałaś planu, strategii... Ale... Ocaliłaś mi życie. To był twój wielki sukces. No był. Co poradzić? I myślę, że mogę się od ciebie wiele nauczyć. Tak. Myślę, że tak. I oto lekcja numer jeden. Nigdy nie zajmuj miejsca Miszy. Czyli ten Dynks ochroni mnie przed dronami, tak? A twój Dynks ochroni autobus. Pomyślał, że jesteś jednym z nich. Kumam. Pamiętasz, jak mówiłem, że mamy farta? Tak serio, ty jesteś tym fartem. To na razie. Dokąd ty idziesz? Zatankować? Nigdzie po drodze nie mijaliśmy stacji. Chyba... że byłam aż tak bardzo przejęta perspektywą wyparowania. Potrzebny mi tylko jakiś diesel i pusty kanister. Może użyjemy oleju spożywczego, prawda, Sophie? Silniki diesla na nim pracują. To alternatywne ekopaliwo. Wtedy nie potrzebujemy stacji. Tylko jakiegoś fast foodu, nie? Słuchaj nas, mamy dwa kinchipy, tak? To ja zabieram jeden. Masz swój karaoke kinship i nikt nie wychodzi z autobusu. Może nam się uda dotrzeć do bazy Wallgate jutro z samego rana. Czyli wasza dwójka teraz tu rządzi i we dwójkę wychodzicie? Nie. Razem przyniesiemy więcej paliwa. Ach tak, to idę z Sofią. Ty zostań. Tylko ty umiesz prowadzić autobus. Ale nie mamy paliwa, tak? No to może sama coś wymyśl, Misza. Zrób coś. Przecież zawsze masz tyle pomysłów. To jest przezabawne. Niby co? To, że udajesz dorosłego faceta. Wiemy, kim jesteś. Spękałeś. Gdyby nie Sophie i nas, Josh by już nie żył. A co ty wtedy robiłeś? Położyłeś się?
Czekałeś, aż przyjdzie twój tata i wyda ci rozkazy. Posłuchaj, Misza, już dawno bylibyśmy w bazie mojego taty, gdyby nie ty. To nie jest moja wina, tylko twoja. Bo wszystko, czego się dotkniesz, kończy się czyjąś krzywdą, a potem co? Co potem, Misza? Więc zamknij się i siedź tutaj! Jaki ty właściwie masz problem? Wszyscy jesteśmy cali, przeżyliśmy, jest okej! Nie jest, nie widzisz? W ogóle nie jest okej. Tom ma rację, to nie był żaden fart. Dobra. Nieważne. Jeśli masz zamiar mi tu płakać, to już idź. Chodź, szkoda na nią czasu. Film oglądam. Daj mi chwilę. Nas poradzisz sobie? Zostanę, jeśli chcesz. Myślę, że umiem o siebie zadbać. Zaczynam to odkrywać. Mój brat to bohater. Bądź dobry dla Miszy, okej? Błagam, zostań w autobusie. Zostanę. Obiecujesz? Obiecuję, nie wysiądę z autobusu. Komu w drogę temu czas, Sophie? Wracamy niedługo. Na serio? Ale on przynajmniej coś robi. Co chcesz mi powiedzieć? Tylko opiekuj się nimi. Rozwesel ich jakoś. Jak? Teatrzyk lalek? Balony z Helem? Możliwość spędzenia chwili ze słynną Miszą Morris to marzenie każdego. Pierwszy raz cię widziałem taką wściekłą. Ja nigdy... Pobawmy się w coś. Tak? Okej. W co chcesz się bawić? Na zewnątrz jest wesołe miasteczko. No bo czy nie po to ktoś wymyślił wesołe miasteczka? Możemy czas, proszę, proszę. Ale to nie mnie musisz przekonywać. Film oglądam. Ogarnij jaki... Nieprawdaż? Zaparkować tuż przy wesołym miasteczku. Ale nie móc wyjść się pobawić. Prawda. Kto mówi, że nie możecie się pobawić? Zresztą wcale nie wygląda na takie wesoły. Ileż to roboty, żeby znów się rozweseliło. Mam rację, Nas? Znajdźcie mi dyspozytornię, a przyłączę kilka bezpieczników. Włączy tylko światła. Hej, ale tam jest niebezpiecznie, a Misza jest bardzo odpowiedzialna. Nie jest aż tak niebezpiecznie. Nie, i mamy zestaw karaoke do ochrony. Nie idziemy do żadnego wesołego miasteczka. Koniec. Wiecie co? Uważam, że mamy szczęście, że Misza jest taka rozsądna. Dokładnie wypełnia rozkazy Toma. Że co wypełnia? No przecież robisz to, co Tom ci kazał, prawda? Dobra, znajdźcie te przyciski, odpalcie światła i bawcie się. To jest rozkaz. Ale Sophie i Tom mówili, nie oni tu rządzą. Wychodzimy. Jeżeli mogę, to ja tu zostanę. Co? Nie, musimy przecież zabrać Kimchi pa karaoke. Czyli ty będziesz bez ochrony? Muszę jeszcze tylko skalibrować i potem odwrócić polaryzację. Dam radę! Nie wychodź z tego.
autobusu. Nie wyjdę. Psia mama powie, jaki to film, bo jest tu psia mama. Weźmy te lampki. Masz. A psikowa widziałaś? Opis? Dziękuję ci. Stanęłaś w mojej obronie przeciw Miszy. Wiem, że niełatwo sprzeciwić się takiej przyjaciółce. Słyszałam, co mówiła w gabinecie dyrektora. Że nam nie daje żadnych szans. Nieprawda. Jak się poddamy, powiemy, o nie, to koniec, to bezsens, to się nie uda. Ale jeśli jest plan, jeśli mamy cel, jak mamy do czego dążyć i coś, co nam daje nadzieję, wtedy mamy szansę. Myślałaś o karierze w coachingu? Nie, poważnie, jakaś, nie wiem, mówczyni motywacyjna albo coś. Przestań. Ja po prostu mam dosyć tej niewiary w robienie czegokolwiek. Bo najłatwiej jest nic nie robić. Czyli można się bawić i robić co trzeba. Tak, potrzebowaliśmy się trochę rozerwać, tak? Ja nic nie robię. Właśnie robię. To bzdura. Widziałam to. No bo Sophie zawsze się musi czymś zamartwiać. Misza, musimy ocalić środowisko. Misza, muszę odrobić lekcję. Misza, musimy zagaść ognisko. Lubię zabawę. Czy to zbrodnia? O tym nie było w książce. To, że potrafię przejmować się różnymi rzeczami, nie oznacza, że nie lubię się bawić, prawda? Bawimy się. Świetnie się bawimy. To wjeżdżamy. Cię uderzył, ale ja cię naprawię. Betty, osłaniaj mnie. Obstawcie wyjście. Zejdę po schodach w ten mrok. Poczekaj, Misza. Będę twoim świetlikiem. Dzięki, Chelsea. Zróbmy to szybko. Na noc się niby nie je? No to kurwa nie jedz, twój problem. A ja może w dzień nie jem, więc wolę wieczorem jeść. Więc twój wybór, nie mój. Będę robić, co będę chciała. Nie, nie bolą. A co?
Chcesz coś zobaczyć? Bo nie rozumiem. Wpierdalacie się tam, gdzie nie macie. Wszystko okej? Sięgam do kieszeni i zapominam, że ona... że jej nie ma. A co, jeśli znowu będziesz po to sięgać? Może chwycisz moją rękę? Jeśli chcesz. Wiwatuję. Jesteś całkiem niezły. Kiedyś ciągle grałem w to z tatą. Na pewno chcesz go zobaczyć. Tak, jasne. Dziecko. Idę. Halo? Nie. Twój głos je przestraszy. Czemu się czepiasz mojego głosu? Mieli być w autobusie. Jeżeli ktoś jeszcze przetrwał, to dzieci. Ratujemy wszystkich, których się da. Zaraz wracam. Ale masz jeszcze jakieś baterie, prawda? Wszystkie oddałam na sobie do tego karaoke. Nie zatrzymujmy się. Tom? Tom! Okej. Wiesz, co to może być? Misza, trzymaj to.
Szósty odcinek. Kurwa, jak ten rękaw to jebło. No i znowu reklama. Przerwało mi. Muszę znowu poczekać. Przypomnieć. Betty, czas. Nie! Ej, ej, ej! Zostaw Betty w spokoju! Ty pokrako! Nic się nie martw, mamy Kinchipa. Pomyśli, że jestem dronem. Załatwiła cię 12-latka, nikt cię już nie naprawi. Dobrze, Betty. Dobrze, Betty.